Zobaczcie, co mam. Otwieramy. Asia Siowo. Niedawno kupiłam sobie urządzenie do wycinania i wygniatania przeznaczone do formatu A5. Sprawdźmy, co jest w pudełku. Jest instrukcja. I jest płytka A, dwie płytki B i jedna płytka C. No dobra. Po ciężarze wydaje się solidna. Mamy kortkę. Tylko trzeba ją sobie przykręcić. Sobie trafić. I kręcimy. I maskujemy. Tadam! Działa. Teraz słuchajcie, według instrukcji powinnam ustawić płytkę A, na to płytkę C, papier, wykrojnik i płytkę B. Ale poszperałam troszkę w internecie i tam dziewczyny, które już troszeczkę znają się z tą maszynką, podpowiadają, żeby najpierw ułożyć płytkę A, później płytkę B, papier, wykrojnik i płytkę C. Czyli w kolejności alfabetycznej A, B, papier, wykrojnik i C. Kupiłam sobie kilka wykrojników, takich bardziej świątecznych. Tutaj w zestawie też są, proszę, takie wykrojniki. W zasadzie wszystkie te wykrojniki też kupiłam w Action. One są w stałej ofercie. Te bożonarodzeniowe chyba są tylko teraz w okresie świątecznym. Teraz wiem, że były na promocji, ale wszystkie inne możecie w zasadzie kupować przez cały rok. Dobra, ja sobie wypróbuję może te z zestawu. Dobra, tutaj sobie wyciągnę pojedyncze elementy. Ups. I takie dwa zgrabne kwiatuszki. Ja to wszystko tak dość chaotycznie tłumaczę, ale to w zasadzie pierwszy mój taki film, więc musicie mi wybaczyć. Proszę, dwa osobne. To co? Składamy tak zwaną kanapkę. Płytka A, to najgrubsza. Na to płytka B. Tak. Dalej papier. I teraz wykrojnik nożem do dołu, czyli tą wypukłą częścią do dołu. Tak. I na to płytka C. Uwaga, wkładamy do maszynki. O matko, to ciężko idzie. Okej, dobra. No to sprawdzamy. Tadam! Nie wiem, czy... O, czy zobaczycie? Tutaj na tej płytce B już widać, że został ślad, ale tym się nie przejmujcie, bo widziałam, jak wyglądają te płytki po roku użytkowania, gdzie no naprawdę jest rysa na rysie, ale ta płytka od tego jest. To co, spróbujemy może jeszcze wykrojniki, które kupowałam już poza zestawem. Wkładamy. Jak poczujecie taki opór, to znak, że trzeba zacząć kręcić korbką. I teraz tak, ten początek, z tego co zauważyłam, idzie dość opornie. Musicie sobie tutaj przytrzymać tą płytkę, żeby Wam dobrze przylegała. Ale jak już wjedzie do maszynki, to już idzie fajnie. I jak wykrojnik przejdzie, to kręcimy w drugą stronę. I wracamy płytką. I proszę, jakie piękne. No i wypróbujmy jeszcze może taką bombkę. Kanapka złożona, leci do maszyny.
Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Prawie jak kręcenie makaronu dawniej. Popatrzcie, jak wszystko jest dokładnie wycięte. Gdybym musiała coś takiego wyciąć nożyczkami, to po prostu, no nie wiem, nie dałabym rady. No, tutaj coś zostało, ale to wystarczy igiełką podważyć i odpadnie. Ja się tu jeszcze teraz troszkę pobawię, bo mam jeszcze kilka wykrojników do wytestowania. No i mam też różne papiery. Was już nie będę dłużej zatrzymywać. Do zobaczenia w następnym filmie. Do usłyszenia. Pa!